Śmiech to zdrowie. Pragnę wam zatem polecić aż 50 anime, przy których śmiałem się najgłośniej. Kolejność na liście zależy od tego, jak bardzo turlałem się po podłodze podczas seansu. Jeśli jakiegoś anime zabrakło w zestawieniu, cierpliwości. Zapewne pojawi się w kolejnych rankingach. Jedziemy. Miejsce 50. Danshi Kokosei no Nichijyo. Miejsce 49. Binbogamiga. Miejsce 48. Seitokai no Ichizon. Miejsce 47. Mikakunin de Shinkokei. Miejsce 46. Himoto Umaru-chan. Miejsce 45. Nian Koi. Miejsce 44. Watamote. Miejsce 43. Keion. Miejsce 42. Shincho Yusha. Miejsce 41. Mitsudomoe. Miejsce 40. Shinryaku i Kamusume. Miejsce 39. Azumanga Daio. Miejsce 38. Saiki. Miejsce 37. Angel Beats. Miejsce 36. Hataraku Mao-sama. Miejsce 35. Uzaki-chan wa Asobitai. Miejsce 34. Welcome to NHK. Miejsce 33. No Kome. Miejsce 32. Sakurasu no Pet na Kanojo. Miejsce 31. Yuru Yuri. Miejsce 30. Tsurezure Children. Miejsce 29. Zboczony Książę i Żelazny Kot. Miejsce 28. Achikochi. Miejsce 27. Lovely Complex. Miejsce 26. Serie Monogatari. Miejsce 25. Full Metal Panic. Miejsce 24. Carnival Phantasm. Miejsce 23. Sayonara Zetsubou Sensei. Miejsce 22. Mistrz Romansu Nozaki-kun. Miejsce 21. Miłość Gimbaza i Kosmiczna Faza. Miejsce 20. Mao Jio de Oyasumi. Miejsce 19. GTO. Miejsce 18. Lucky Star. Miejsce 17. D-Frag. Miejsce 16. Working. Miejsce 15. Służąca przewodnicząca. Miejsce 14. Ranma 1/2. Miejsce 13. Seitokaya Kuindomo. Miejsce 12. Kanon. Miejsce 11. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon. Miejsce 10. Grand Blue. Miejsce 9. Klanat. Miejsce 8. Nichijyo. Miejsce 7. Baka to Test. Miejsce 6. School Rumble. A teraz przedstawię piątkę animców, które rozśmieszyły mnie najbardziej. Miejsce 5. Seto no Hanayome. To postrzelona komedia pełna absurdów i skrajności. Nagasumi tonąc został uratowany przez San, syrenę, która była córką mafijnego bossa. Wiem, że budzi to pytania, ale lepiej nie pytajcie. Przez to, że chłopak odkrył tożsamość syreny, staje przed wyborem. Śmierć albo dołączenie do rodziny. Tutaj wszystko jest maksymalnie powalone, a życie bohatera zmienia się w prawdziwy survival, bo większa część rodziny San chce nowego zięcia ukatrupić. Zapnijcie pasy, bo ten samochód nie ma poduszek. Miejsce 4. Miłość to wojna. Uświadom to sobie. Tu perspektywa śmierci jest znacznie lepsza niż wizja poddania się i wypowiedzenia haniebnych słów. Kocham cię.
romans dwójki tsundere. To jeszcze nic. Tu mamy romans dwójki bardzo inteligentnych i bardzo dumnych tsundere. Pojedynki intelektualne pomiędzy bohaterami są wyżynami intelektu, bezkresami patosu i szczytem nonsensu. Ofiary od sal w śmiechu gwarantowane. Miejsce trzecie. Gintama. Z czym wam się kojarzy Japonia epoki Edo? No chyba to oczywiste, że z kosmitami i międzyplanetarnymi walkami. Gintama paroduje wszystko, co się rusza, nawet samą siebie. Żarty Boketsukomi osiągają tu wręcz autodestrukcyjny pułap, aktywując mechanizm samozniszczenia złego humoru. Poważnie, ta seria nie wie, co to zdrowy rozsądek i granice logiki. Jeśli coś nie zostało przez nią wyśmiane, to prawdopodobnie nie istnieje. Miejsce drugie. Oran High School Host Club. Anime opowiada o młodej licealistce Haruhi, która zostaje zmuszona do udawania faceta i musi odpracować stłuczoną wazę w szkolnym klubie jako host. Ktoś powie, genderbender? Podziękuję. I to będzie kardynalny błąd. Oran to świetna komedia, gdzie króluje absurd, podobnie jak w Kaguyi. Nie ważcie się grać w pomidora z tym anime. Ilość bezsensu, przerysowań i epickość gagów zmusi was do kapitulacji. Miejsce pierwsze? Konosuba. Kazuma po śmierci trafia do innego świata i tu kończą się wszystkie powiązania z isekajami. Konosuba to mistrzowska parodia wyśmiewająca wszystkie schematy wykorzystywane w anime fantasy. Bogini, która jest głupia i bezużyteczna, arcymag, która zna tylko jeden czar i w końcu kobieta rycerz, która jest masochistą. Oto główni bohaterowie. Ktoś coś wspominał o pokonaniu króla demonów? Tam. Przetrwanie do jutra będzie nie lada wyzwaniem, również dla ciebie, bo istnieje realne niebezpieczeństwo, że umrzesz ze śmiechu. Co sądzicie o liście? Zabrakło jakiejś komedii, przy której chichotaliście? Poczekajcie zatem na kolejną topkę. Może pojawi się właśnie tam. Do następnego razu.